To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o zmianach, które szukuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Rozmawiają Kasia Bielecka i Maria Gorcz. Maria. W pośredniaku byłaś kiedyś? Jeszcze nie byłam, ale niewykluczone, że to dopiero przede mną, kiedy już wszyscy dziennikarze zostaną zastąpieni przez AI, może taki będzie właśnie nasz los, że tam się spotkamy. No właśnie, i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy z takich miejsc, właśnie jak Urzędy Pracy, korzystają. Przygotowało bowiem kilka reform, które zamierza wprowadzić na Rynek pracy. Maria, czy możesz nam coś więcej na ten temat opowiedzieć? Tak, no dużo zmieni się w urzędach pracy, ale też poza nimi. Trochę zmieni się na przykład dla samych firm. Ja mam swoją ulubioną zmianę, którą planuje ministerstwo, ale może zanim o jakichkolwiek zmianach, to jeszcze wyjaśnijmy, skąd dzisiejszy odcinek, skąd ten temat, bo to jest tak, że jeszcze nie znamy projektu ustawy w ogóle, o którym będziemy rozmawiać. Ale to nie tak, że nie wiemy, nad czym ministerstwo pracuje, bo ono opublikowało na stronie Rady Ministrów taki zarys, nad czym właśnie tam pracują, informacje o tym, że szukowane są zmiany. No i to jest taka rozpiska tego, co ma się zmienić. Od starszych kolegów dziennikarzy usłyszałam nawet, że są pod wrażeniem, bo w ostatnich latach to zwykle było tak, że było jedno zdanie. No, ten zespół pracuje nad reformą, powiedzmy, szkolnictwa. A tutaj dostaliśmy no, naprawdę długi dokument, który relacjonuje nad takimi zmianami ministerstwo pracuje i jednocześnie informuje nas, że w trzecim kwartale tego roku poznamy projekt ustawy. Czyli właściwie my dzisiaj rozmawiamy o tym, co za ta dyskusja czeka nas za parę miesięcy, kiedy będziemy już rozmawiać na takim powiedzmy żywym organizmie, czyli już w projekcie ustawy. Ale myślę, że to jest w ogóle fajny moment, bo jeżeli ministerstwo jest jeszcze w tym trybie prac, no to może trochę posłuchać opinii publicznej co ona na to, więc... Więc chcemy, żebyście Państwo wiedzieli i mogli sobie też jakieś opinie wyrobić. Tak, i ta zmiana jest o tyle ważna, że e, odpowiada na takie aktualne zmiany na rynku pracy, bo poprzednia ustawa na ten temat powstała, poprawnie jeśli się mylę, ponad 20 lat temu. Tak, chyba nawet dokładnie 20 lat temu. No właśnie, a od tego czasu na rynku pracy zmieniło się się sporo, dlatego zaczęłam pytając Marysię dość impertynencko o to, czy była kiedyś w, w pośredniaku, w urzędzie pracy bo ministerstwo doszło do wniosku, że te urzędy pracy chyba nie do końca spełniają swoją rolę i postanowiło coś z tym zrobić. Rychło w czas powiedziałabym, bo myślę, że to jest problem nie od dziś. No więc generalnie trudno się nie zgodzić z tym, że w ogóle to jest dobry kierunek, nie? żeby trochę pomyśleć o tym rynku pracy w inny sposób, bo to już tam nie chodzi nawet o pandemię, bo mam wrażenie, że to jest już frazes, jak mówimy pandemia zmieniła rynek pracy, ale mamy masę innych rzeczy, które go zmieniają. Na przykład sytuację demograficzną. Przecież jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy rosnącą grupę emerytów, a co jest bardzo ciekawe, niewystarczającą liczbę rąk do pracy. I co więcej, i są takie badania, o których też niedawno pisaliśmy w Wyborczej Biz, że dla firm to jest problem, no bo żeby firma rosła, potrzebuje specjalistów, rąk do pracy, ludzi wykształconych, którzy przyjdą ze swoją nie tylko jakby powiedzmy taką pracą fizyczną, ale też po prostu wiedzą, która będzie paliwem rozwojowym dla firmy. No i, i ten rynek pracy stoi naprawdę przed długą listą wyzwań demograficznych, społecznych, no i oczywiście ekonomicznych. Dobrze, to zacznijmy od tego, co w tym projekcie ustawy najbardziej cię Zaskoczyło. Hmm. Właściwie tam jest dużo zaskoczeń. Chyba te takie dwa punkty są dużą nowością, czyli to, że bezrobotnym będzie mógł zostać rolnik, będzie mógł korzystać z urzędu pracy, ale też proszę pamiętać, że my jakby mówimy w czasie przyszłym, ym, no ale to jeszcze wszystko jest powiedzmy w jakimś tam zakresie pracy, więc y, chciałabym, żebyśmy mieli to z tyłu głowy. Ym, no ale ci rolnicy, ale też emeryci, którzy mają dostawać większą możliwość podjęcia pracy, i tutaj ministerstwo chce to stymulować ze strony firmy, czyli chce dopłacać firmom do kosztów wynagrodzeń, jeżeli one zatrudnią osoby w wieku emerytalnym. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawe i że to jest w ogóle chyba taki, jeżeli to się wydarzy, to, to będzie bardzo duży krok i duża zmiana, e, która faktycznie w końcu jakby dostrzeże to, że no naprawdę zmienia nam się struktura społeczna, nie? że mamy dużo tych emerytów, e, a jednocześnie braki w liczbie rąk do pracy, w podaży pracy. No, nie wiem do końca, czy to jest jest jakby ta najskuteczniejsza droga, żeby właśnie sięgać po emerytów i zatrzymywać ich dłużej na rynku pracy. Chociaż nie jestem tutaj ekspertką, ale to jest, jakoś tak wierzę w tą teorię, że aktywność zawodowa, na przykład już powiedzmy potem w zmniejszonym zakresie, pozwala seniorom jakoś tak dłużej utrzymać zdrowie i tak dalej, że no to oczywiście zależy od pracy, tak? Ale ja tutaj widzę dużo plusów takiego rozwiązania. To powiem ci, jak ja na to patrzę. Jeszcze tylko dodajmy, że to jest też... Tak, że żeby uzyskać takie dofinansowanie, to firma musi zatrudnić takiego pracownika i potem utrzymywać to zatrudnienie jeszcze przez dwa lata. To ma odpowiedzieć właśnie na taki mechanizm nadużyć, prawda? Że zatrudniamy taką osobę i potem ją zwalniamy. Że się pomocy i dziękujemy jej za współpracę. To jest tak, że właśnie łącznie to, to musi trwać 4 lata, czyli zatrudniasz um, kobietę po 60 roku życia albo mężczyznę po 65. Przez dwa lata dostajesz do 50% minimalnego wynagrodzenia co miesiąc, żeby. No, łatwiej było ci taką osobę zatrudnić, a później e, jak państwo przestanie po tych dwóch latach. E, Subsydiować to zatrudnienie, to jeszcze dwa lata masz obowiązek współpracować z tym emerytem. Ale wiesz, co wydało mi się takie frapujące w tym wszystkim. Powiedziałaś właśnie, że nie wiesz, czy to jest dobry model sięgania po ręce do pracy, właśnie już te spracowane ręce emerytów mm. i emerytek. Od dłuższego czasu właśnie się jakoś bardzo na tym łapię, że odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, widzę bardzo dużą ilość starszych osób, które pracują na przykład w usługach, to znaczy w jakichś na przykład sklepach. Wydaje mi się, że w mojej miejscowości, mniejszej miejscowości, tak dużo osób w wieku przedemerytalnym, emerytalnym... Nie pracuje w usługach. Ja jestem taka trochę sceptyczna tutaj, bo myślę o tym. Myślę, że... że to jest tak, że oni nie robią tego, bo nie mają gdzie? Czy że właśnie jest tak, że nie, nie robią tego, bo nie muszą, bo nie chcą? Wydaje mi się, że koszty życia w dużych miastach no. są na tyle duże, że im po prostu nie starcza emerytury. Nie wiem okay. tego tak mi się wydaje. To znaczy, mamy całe też zjawisko emerytur groszowych, które dotyczy w dużej mierze kobiet. Ja też właśnie widzę dużo kobiet, właśnie, które pracują w marketach i robią też taką pracę fizyczną, która nie jest fizyczna. Czy taką po prostu bardzo, no wiesz, to, to nie jest praca powiedzmy w biurze, gdzie siedzisz, ludzie. No to tak, obciąża tak organizm dalej. po prostu, tak. a zwłaszcza już w szóstej dekadzie życia. To nie jest bela jakie obciążanie. Tak, więc ja trochę, z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie, że państwo stara się aktywizować tych seniorów i seniorki, ale z drugiej strony, ja myślę o tym tak trochę właśnie sceptycznie ze względu na to, że ta emerytura po coś jest. W sensie po to jest, żeby te osoby sobie odpoczęły. I fajnie, że one będą mogły zostać zatrudnione. Tylko, czy nie powinniśmy dążyć do tego, żeby one w ogóle nie musiały szukać tego zatrudnienia? Tak, ja, ja dokładnie o tym samym pomyślałam, jak czytałam ten dokument, bo nawet ministerstwo w ogóle tak argumentuje. To, że rozważa taki pomysł, że to poprawi sytuację finansową emerytów. Jakoś tak to zostało sfinansowane. Hmm, jest prostszy sposób, żeby to zrobić. <laughs> no wiesz, no może właśnie nie ma, nie? Może właśnie to jest dla ministerstwa najprostszy i najwygodniejszy. No ale dobra, to już tutaj by trzeba analizować przychody ZUS-u i strukturę jego wydatków, to powiedzmy nie będziemy się w to bawić. Ale tak, no mnie też to tak zatrzymało i pomyślałam sobie, no okej, okay, dobra, można się z tym zgodzić, ale też obudził się we mnie taki krytycyzm, no, że nie powinno tak być, że w ogóle, że państwo ci jeszcze przychodzi, nie? I jak, jak uprzejmie ze strony tego państwa, że przychodzi i mówi ci, może nie zadbaliśmy o to, żeby było ciebie stać na życie, na emeryturze, ale przynajmniej możesz pracować. sprawimy, że będziesz mógł pracować jeszcze dłużej. I jeszcze te pieniądze nie idą bezpośrednio do ich kieszeni, tylko do ich e, pracodawcy. pracodawcy, więc no mam tutaj taki zgrzyt. E... Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że one idą do pracodawcy po to, żeby trochę walczyć też z takim agezmem To jest dla mnie jasne, natomiast mam takie Poczucie, że to jest być może leczenie właśnie symptomów. Symptomów, objawów, a nie przyczyny, nie? Tak, tak. No, że jest być może prostszy sposób o to, żeby zadbać o kondycję finansową seniorów i seniorek. Po prostu podwyższyć im emerytury. Jest tyle takich, po pierwsze dużo niewiadomych, bo tutaj mówimy hipotetycznie, ale rodzi się no, dużo takich ciekawych dyskusji wokół tego. Bo ja też pomyślałam sobie o tym, no, że z drugiej strony to może nie jest głupi pomysł, że mamy trochę dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli aktywizujemy zawodowo jakąś grupę społeczną, a jednocześnie pracujemy nad tym problemem, który już teraz jest poważny, a będzie tylko poważniejszy, czyli no nad brakiem rąk do pracy. Okej, okay, bo jest ta strona tych osób, które pracują w usługach i tak dalej, no i to jest ta strona obciążeniowa, ale na przykład, no, jestem sobie w stanie też wyobrazić, że po prostu na przykład specjalista, który kończy 65 lat, no przecież to nie będzie, jakby wiesz, tylko zawężone do tej grupy. No zostaje po prostu dłużej na stanowisku, na przykład e, przechodzi sobie już tylko na pół etatu, dajmy na to, i wiesz, praca jeszcze korzysta z jego doświadczenia i tak dalej. I więc, jakby no, ten krytycyzm trzeba zachować, ale powiedzmy, że widzę też szanse jakieś. E, Jakieś pozytywy, które potencjalnie mogłyby takie rozwiązanie przynieść. Z tym właśnie niżem demograficznym, o którym wspomniałaś, wiąże się też następny temat, właśnie ten, od którego zaczęłyśmy odcinek, czyli reforma urzędów pracy. I ona jest szalenie ciekawa, naprawdę, dlatego, że to jest zupełnie inne spojrzenie na same urzędy pracy i też na urzędników, którzy mhm. i urzędniczki, które tam pracują. Bo urzędy pracy i w ogóle jak cała administracja publiczna, zmagają się też z tym problemem, że osoby, które tam pracują, są coraz starsze, a urzędy nie za bardzo potrafią przyciągać nowe pracownice, nowych pracowników. Tak, no to jest ciekawe jak to się mówi, szef to bez butów chodzi, nie? Właściwie są takie dwie zmiany, o których eksperci rynku pracy mówią, że są kluczowe. Pierwsza jest taka, że do tej pory obowiązkiem urzędów w pracy było pomaganie osobom szukającym tej pracy, czyli po prostu dopiero jak przyszedłeś do urzędu, to musiałeś sam przyjść i zgłosić się, potrzebuję waszej pomocy, tak? I niezależnie, czy tam chodziło o Przekwalifikowanie się, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe dalej. to trzeba było samemu się zgłosić. Ale jak wynika z analiz ministerstwa, mamy też bardzo dużą grupę osób biernych zawodowo, czyli tych, które ani nie szukają pracy, ani nie są aktywne zawodowo, tak? Czyli w tej takiej postawie jakby poddania się, że po prostu Urząd Pracy nie mamy nic do zaoferowania, rynek też i wycofujemy się z tego z różnych powodów. No, i to ma się zmienić, czyli teraz urzędnicy mają być takimi, jakby poszukiwaczami talentów, tak bardziej proaktywnie działać i wyciągać tych ludzi, zachęcając ich do podjęcia pracy. Ale wiesz co mnie zastanowiło w tym bardzo? No bo automatycznie jak powiedziałaś, jest jakaś grupa osób, które nie mają pracy i tej pracy nie szukają. No to myślimy na przykład o Ferdynandzie Kiepskim, e, prawda, który raczej tej pracy no, tak, To jest taki stereotyp piwem, oczywiście, tak. ale ja się zastanawiam, e, jak duża jest grupa osób, które nie szukają i nie mają pracy bo na przykład żyją z kapitału. I co, urzędy pracy też się będą do nich zwracały? do <suszy> prostu, tak, do rentierów idź do pracy. Tak, z z z zrób coś wreszcie ze swoim życiem rentierze <suszy> i Ciekawe, pracę. ciekawe oh, właśnie, casa, to jest ciekawe spostrzeżenie. No, trzeba, musimy wysłać do ministerstwa takie pytanie, czy planuje jakiś program Flipper Plus, tak, albo rentier, rentier Plus. Tak, aktywny Rentier. <suszy> Który będzie motywować, nie, motywować tych inwestorów. Do porządnej, ciężkiej pracy. E, tak, tak. Swoją drogą, naprawdę mi imponowałaś tym pomysłem i myślę, że, że trzeba się w odpowiednie miejsce z tym zgłosić. No tak, nie wiem jaka jest skala problemu niepracujących fliperów i rentierów, chociaż oni by pewnie powiedzieli, by nas zbesztali, że to nie jest prawda, bo to jest praca ciężka i trudna i żmudna, ale te powody są bardzo różne i takie wyciąganie ludzi ma pomóc właśnie w tym, żeby... Znalazły się te ręce do pracy, których nam brakuje. To jest jedna rzecz, ale tych rąk do pracy urzędy chcą szukać w miejscu też w sumie zaskakującym, czyli wśród rolników. I tam chodzi o to, żeby rolnik, który postanawia, że nie chce jakby już żyć właśnie z rolnictwa, albo na przykład, że mu się to finansowo nie spina, czy z różnych przyczyn też mógł przyjść do Urzędu Pracy i zarejestrować się jako bezrobotny i skorzystać z środków na przekwalifikowanie czy w ogóle z pośrednictwa pracy. To są zasady, które będą dotyczyć rolników posiadających ponad dwa hektary przeliczeniowe ziemi. Czyli to jest ta grupa, która do tej pory ustawowo była wyłączona z tej ustawy o rynku pracy i zatrudnieniu, czyli no to też jest duża zmiana. Tak, ale to, co też e, się zmieni, to jest nie tylko to, że rolnicy będą mogli przychodzić do urzędów pracy, ale też to, że te urzędy pracy i ci urzędnicy będą właśnie takimi e, doradcami zawodowymi, coachami. Ma się zupełnie zmienić, jakby właśnie ten stereotyp, że idziesz do urzędu pracy, e, bo już totalnie nie możesz znaleźć pracy, tylko ten urzędnik ma być takim twoim właśnie mm, takim trochę coachem taką osobą, która ci doradza zawodowo. No i teraz pytanie: kim to można obsłużyć? I jeszcze zanim to pytanie, to ja tylko muszę dodać jedno ważne założenie, żeby tutaj nie puścić fake newsa, że teraz wszyscy rolnicy mogą porzucić swoje pola i po prostu przybiec do urzędu pracy. Tam będą określone wymogi. Tym wyznacznikiem, kto może uzyskać pomoc, ma być przeciętny dochód z jednego hektara ziemi. I teraz ministerstwo przybrało za mnożnik dwukrotność takiego dochodu z jednego hektara ziemi. To jest próg, powyżej którego już zakłada, ok, ty sobie poradzisz, ale ci rolnicy, którzy nie osiągają tego poziomu, ja policzyłam to i wyszło, że to jest około 11 tysięcy w skali roku, będą mogli skorzystać z tej pomocy. Czyli jakby to jest ważne, że to nie jest takie rzucone, tak, dla każdego tutaj też są jakieś uregulowania planowane, ale do tego, co powiedziałaś, Kasia, to jest e, bardzo ciekawe. I chyba też chodzi trochę o zerwanie z tymi takimi skojarzeniami o Ferdynandzie kiepskimi e, pośredniaku. Co jest też dobrym kierunkiem, na przykład jak pomyślimy o tym, że kto wie, w którym momencie ta mityczna, no mityczna, może też coraz bardziej rzeczywista rewolucja rynku pracy, wynikająca z choćby postępujących em, zmian technologicznych, rozwoju sztucznej inteligencji, nam się przydarzy i w którym momencie będziemy naprawdę potrzebowali takiego systemowego przekwalifikowywania się do nowych y, zawodów. Ten kierunek takiego doradztwa zawodowego, aktywizacji, ale też, i to jest kolejna zmiana do odnotowania. Fakt, że nie będzie obostrzeń na to, kto jakich narzędzi i wsparcia może używać. Ma być tak, że właściwie cała pola będzie dostępna dla wszystkich, bo wcześniej były takie wyłączenia, że na przykład taki program aktywizacji zawodowej kierujemy do matek, taki do ludzi przed 30, a taki do ludzi po 50. I ministerstwo chce to znieść, chce, żeby wszystkie narzędzia były dostępne dla wszystkich. To jest ciekawa zmiana, która, tak jak słusznie zauważyłaś, będzie wymagała tego, żeby zatrudnić więcej ludzi. I ja miałam przyjemność rozmawiać w ogóle z autorką tego projektu, panią, która pracuje nad tym projektem. To jest em, doktor habilitowana pani Ewa Flaszyńska, szefowa Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie. I ona tłumaczyła mi, bo ja oczywiście zadałam jej takie pytanie, i ona wytłumaczyła mi to tak, że my mamy ludzi do pracy w urzędach e, pracy, ale oni po prostu zajmują się trochę nie tym, co trzeba w tym momencie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo z jednej strony będą zachodzić na przykład te zjawiska związane z cyfryzacją. Trzecia Droga na przykład bardzo mocno to w, w swojej kampanii wyborczej eksploatowała. No i okej, okay, możemy założyć, że część tych urzędników i urzędniczek nie będzie na przykład tego czasu spędzała na rzeczy, które będą mogły wydarzyć się cyfrowo. To, jak opowiadała mi o tym doktor Flaszyńska, było też bardzo ciekawe, bo ona mówi, że no wiele na przykład struktur w urzędach pracy jest nastawionych na takie czasy, kiedy mieliśmy faktycznie bezrobocie i kiedy no, tętniły życiem te urzędy. A dzisiaj nie dość, że wiele można załatwić internetowo, no to jakby mamy w ogóle zupełnie inny poziom bezrobocia w porównaniu do 10-15 lat wstecz. I dużo jest w tych urzędach pracy, nie wiem, co by nam na to powiedzieli sami urzędnicy, tak? To jest oczywiście jakaś tam perspektywa trochę centralna, ona może być nieco zakrzywiona, no ale to, co ja usłyszałam, to właśnie to, że ludzie do pracy są, ale oni często zajmują się trochę nie tym, co ważne że jest bardzo duży nacisk na stanowiska administracyjne zwłaszcza samorządy, które są zwierzchnikami tych urzędów pracy w taki sposób preferują zatrudniać. A dużo mniej jest właśnie takich ekspertów do pracy z człowiekiem, którzy mają odpowiednie umiejętności, miękkie są, przekształceni na przykład w doradztwie zawodowym i to ma się zmienić. I pomysł jest taki, i podobno są na to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, z KPO, ale też z innych źródeł, aby razem z tą reformą rozpoczęły się też szkolenia dla urzędników. Bo, to jeszcze chciałabym zaznaczyć, to jest też taka trochę zatrważająca dana, o której się dowiedziałam, mianowicie... W całym kraju mamy dosłownie 1600 doradców zawodowych. Czyli no to jest bardzo mało, biorąc pod uwagę liczbę tych urzędów, tak, osób do obsłużenia. A czy w tej liczbie mieszczą się te osoby, które doradzały kiedyś gimnazjalistkom gimnazjalistom? Oj, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo to mogli być też szkolni pedagodzy, prawda? Właśnie. A miałaś takie doradztwo zawodowe Oj, w szkole? Tak, kochana, miałam. I kim miałaś dostać, Kasiu? Powiedzieli ci, że będziesz dziennikarką? Nie, ale właśnie pamiętam, że wypełniałam właśnie jakieś takie testy. To były jakieś takie bardzo... Abstrakcyjne, dziwne, pytania, dziwne nie? Nie? pytania i ja tak się zastanawiałam, ja co mi ma to powiedzieć? Omu? Wolisz pięć kust czy trzy owce? Tak właśnie i, potem, I teraz to... a to znaczy, że będziesz kwiaciarką, a nie prawniczką. E, ja pamiętam, nie pamiętam. E, i mi wyszło w jedne, e, mi wyszły dwie rzeczy, że byłabym dobrym fizykiem, tam chodziło coś o abstrakcyjne hmm. myślenie i ja nawet długo potążałam tą ścieżką, ale to, to nieważne, albo nauczycielkom. Ale jednocześnie z jakiegoś powodu ta pani doradczyni tak na mnie spojrzała i powiedziała: No nie, z tą pedagogiką to ja bym sobie odpuściła. Ale wiesz co jest ciekawe w tym właśnie? No bo zobacz, właśnie rozmawiałam na ten temat też z moją siostrą, która miała takie doradztwo zawodowe ten przedmiot jakby wykładała, e, nauczycielka WF-u. No, więc jakby domyślasz się, jakie młodzież miała podejście do nauczycielki WF, która im wykłada doradztwo zawodowe. No, że to jest takie, chyba coś tutaj poszło nie tak. No i właśnie w tym kontekście też jest ciekawe to, że urzędy w Polsce mają taką sławę, jaką mają. Zazwyczaj to nie jest najbardziej, dzisiaj przynajmniej, zawód, który jest najbardziej prestiżowy. No i idziesz do takiego urzędu pracy, i, i tam właśnie masz doradcę zawodowego, i myślisz sobie, to ja potrzebuję tego doradztwa, pani... <grymne> czy, to, czy pani potrzebuje w sensie bardziej? Nie, ja absolutnie nie chcę, nie chcę tutaj właśnie dewaluować jakoś pracy urzędniczych czy urzędników, ale chodzi mi o to, jak są postrzegani. W no sensie... tak, no, ale wiesz, to chodzi też często o zwykłe kompetencje. Jeżeli ktoś na przykład przygotowywał się, nie wiem, studiował em, jakieś tam kierunki administracyjne i później dostaje po prostu młodego, zagubionego człowieka i mam mu coś podpowiedzieć i jeszcze robić testy psychologiczne, no to ja się nie dziwię, że to się często kończy tak, jak się kończy i... Właśnie to jest też te młode osoby, o których powie działaś. No ja nigdy nie byłam w, w urzędzie pracy. Ale tak sobie myślę o tym, że jak wchodziłam na rynek pracy, to bardzo długo szukałam jakiegoś takiego właśnie mentora, powiedzmy. Kogoś, kto by mi po prostu pomógł w jakichś takich też bardzo podstawowych rzeczach. Czyli na przykład jak napisać swoje CV. Gdzie ja mogę w ogóle po moich studiach jakby szukać pracy. Gdzie są jakieś oferty, na które ja mogę aplikować. Więc gdyby to przybrało taką formę po prostu takiego faktycznie doradztwa, to myślę, że to by było naprawdę z korzyścią dla wszystkich. No tak i może zeszłaby trochę to taka stygma z tych urzędów. Prawda, że um, jeżeli idziesz do urzędu pracy, no to coś musiało ci w życiu pójść nie tak, że, że tak kończysz. Im dużo o tym rozmawiamy, tym bardziej zafascynowana jestem w ogóle tymi zmianami. Bo to jest prawda, że no, jest dużo rzeczy, które można by naprawić. I pomyślałam sobie też o tym, że... No bo wiem, jakie studia skończyłaś. Nie wiem, czy mogę mówić o tym. Możesz <suszę> powiedzieć. <suszę> tak, że kończysz kulturoznawstwo, socjologię. No i na przykład wyobrażam sobie, że w przekonaniu wielu młodych ludzi... To nie jest w ogóle przyszłościowy kierunek, nie? Że no, w ogóle powiem Wam, nie mylicie się za bardzo. <grym> Kasia. Proszę, ja tutaj miałam bardzo ładną tezę, a ty mnie tutaj wybijasz. No dobra, no to słuchajcie, Kasia trochę mi teraz obnażyła to, co chciałam powiedzieć, ale chodzi mi o to, że jest dużo takich trochę nieprawdziwych przekonań o tym, nie? No bo dobra, mówisz tak, ale e, siedzimy jednak w studiu. I robimy coś, nie? Pracujemy, masz, masz co pracę, robić, masz tak. za co żyć, masz pracę. Więc może jednak wiele z tych przekonań trochę nie jest prawdziwych i myślę sobie o tych wszystkich ludziach, zresztą też na przykład moich znajomych, czy daleko nie szkacia ja jestem takim przykładem, bo ja wiedziałam, że chcę pisać, ale poszłam na ekonomię, no bo co przecież będę robić po jakimś, nie ja wiem, no polonistyce. Prawo. O, też miałaś taką przygodę, nie? Że ile jakby czasu marnujemy, ile takich nietrafionych decyzji podejmują młodzi ludzie, często tak trochę wbrew jakby temu, co naprawdę ich kręci, no bo trochę może nie rozumiejąc tego rynku, a przecież też na rynku pracy, nie wiem, jest miejsce dla socjologów. Przecież wszystkie badania społeczne, marketingowe i tak dalej, no to jest generalnie socjologia, prawda? I myślę, że brak tej edukacji takiej o rynku pracy, edukacji takiej zawodowej, no też ma jakieś konsekwencje w ogóle na koniec dnia właśnie, dla wyborów młodych ludzi. A skoro już poruszyłaś ten temat edukacji, to porozmawiajmy też o tym, co zaproponowało ministerstwo, czyli o pożyczce edukacyjnej. Tutaj e, mówimy o kwocie, która może maksymalnie sięgnąć 400% przeciętnego wynagrodzenia, i ona ma być przyznawana osobom, które chcą iść na przykład na studia podyplomowe, do szkoły policjalnej, generalnie e, skorzystać z w sumie dowolnej formy kształcenia takiego formalnego. I e, jeżeli nie mamy na to środków, e, no to ministerstwo chce, żeby można było je otrzymać od Urzędu Pracy. I to jest taka sytuacja, jak na przykład, nie wiem, no skończyliśmy jakiś tam kierunek studiów, ale mamy problem ze znalezieniem pracy, która by nas satysfakcjonowała i myślimy, okej, okay, trochę się przebranżowię na przykład. Czyli, nie wiem, skończyłam Powiedzmy malarstwo, ale chciałabym pracować na przykład bardziej korporacyjnie, to pójdę sobie jeszcze na marketing, tak? Podyplomowo. No i właśnie takie przypadki chcę ministerstwo wspierać, ale to, co ważne, to że 20% jeszcze z tej czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia może w ogóle zostać umorzone. A co ty o tym sądzisz? Bo mnie to od razu przypomina po prostu sytuację w Stanach, to znaczy to, że musisz się zapożyczać, żeby się kształcić. I takie rozdrobnienie tej edukacji i utworzenie bardzo wielu podmiotów prywatnych za naukę, w których musisz płacić. Nie mam takich skojarzeń, powiem ci szczerze, dlatego że po pierwsze, to jest tak, że nie mówimy tutaj o setkach tysięcy złotych, mm. tylko tak, przeciętne wynagrodzenie, no dobra, odrzućmy sektor przedsiębiorstw, tylko mówmy faktycznie o gospodarce całej, czyli też firmach państwowych. No to sięga teraz około 7,5 tysiąca, tak? Czyli no tak szybko licząc, to jest pożyczka na około 30 tysięcy złotych. No, Okej, okay, to jest duża kwota, ale rozłożona w czasie. Po pierwsze, w ogóle to jest jakieś maksimum, prawda? Wiele studiów podyplomowych rocznych kosztuje dużo mniej. No, czyli myślę, że. To nie jest takie radykalne zadłużanie się. Mhm. Myślę też, że to będą takie pożyczki, które pewnie będą też zależeć trochę bliżej, tak, bo mówisz o systemie w Stanach, ale na przykład myślę, że one pewnie będą bardziej bliskie brytyjskiemu systemowi, gdzie na przykład spłacasz ją dopiero jak osiągasz jakiś pułap zarobków. No tak sobie wyobrażam, bo tego bym się po tym, jak to ministerstwo pracuje, spodziewała. Więc ja myślę, że to jest bardzo w porządku pomysł. Tak, no, on pewnie ma trochę wad, ale no też, no nie mamy za bardzo instytucjonalnie, darmowy. Przestrzeni takiego doszkalania się mhm. pozaustawicznego, prawda? Mhm. To znaczy, chodzi mi o to, że no właściwie do końca studiów wyższych no możesz korzystać z darmowej nauki, różne później kursy i tak dalej. No często są płatne. Oczywiście można znaleźć takie bardzo mocno subsydiowane i tak dalej, ale zwykle one są płatne, choć wcale nie tak dużo. Więc ja tutaj jestem ponownie raczej optymistką i myślę, że to jest dość w porządku pomysł. Czyli co? Czyli jednym słowem czekasz z optymizmem na wejście w życie i opracowanie, to znaczy pierwopracowanie finalnego projektu, a potem na wejście w życie? No założenia początkowe, które znamy. Też nie, nie mamy czasu, żeby o wszystkim Państwu opowiedzieć. Powiedzielibyśmy o tych, które nam się wydają najciekawsze. Więcej szczegółów to oczywiście na wyborczej Biz tam zapraszamy, żeby przeczytać, ale ja generalnie tak jestem optymistką, bo na pewno zgadzam się z tym, że ta ustawa sprzed 20 lat jest już dzisiaj przestarzała i że no po prostu musi się zmienić, bo rynek pracy się zmienia i bardzo dużo tutaj będzie zależeć od tych detali, które poznamy jakoś między czerwcem a wrześniem, ale na ten moment widzę jakieś światełko w tunelu, że to będzie szło w dobrą stronę i że faktycznie te urzędy pracy będą bardziej elastyczne. No tutaj pozostaje to zmartwienie, czy będzie jakby komu pracować, ale zdaje się, że ministerstwo jest świadome też braków kadrowych. No więc zobaczymy. Myślę, że tak naprawdę dzisiaj możemy być optymistyczne, ale oceniać przyjdzie nam za kilka miesięcy. To czekamy również na program Aktywny Rentier. I tym optymistycznym i nieco prześmiewczym akcentem bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia. Podcast wydał Dominik Łowicki. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.